W gabinecie starosty powiatu ostrudzkiego miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Zostały tam bowiem docenione osoby, które wykazały się hojnością podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedna z nich to firma ostrudzka Budrocentrum, a druga prywatna para, małżeństwo z Warszawy. Dzisiaj ich tutaj gościmy, chcieliśmy podziękować, bo ta kwota, którą uzyskaliśmy, to dość pokaźna kwota i myślę, że warto takich ludzi pokazywać i którzy chcą wesprzeć tak szczytny cel. Trudno się nie zgodzić. Należy wręcz cieszyć się, że ludzi chętnych do pomocy nie brakuje. Kwoty, jakie udało się uzyskać za patronat nad mostem przy Jeziorze Drwęskim oraz szachy, robią wrażenie. To były rekordowe kwoty w tym roku w Ośpie, które uzyskaliśmy z licytacji. Rekordową kwotą była uzyskana kwota za szachy, czyli 2950 zł. To państwo specjalnie z Warszawy przyjechali po te szachy teraz. No i most. Tutaj kwota padła 2600 zł w tym roku. Osoby, które otrzymały specjalne podziękowanie, również wyrażają słowa uznania. Bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku dziękujemy panu staroście za możliwość wzięcia udziału w licytacji. I oczywiście też dziękujemy naszemu koledze, naszemu sąsiadowi Krzysztofowi, dzięki któremu ta inicjatywa jest pielęgnowana i dążymy do tego, żeby zawsze wygrać, a emocje są duże. Dziękujemy panu staroście za wspieranie tak wspaniałej inicjatywy, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pan starosta przekazał na licytację piękne szachy, ręcznie malowane, które udało nam się wylicytować i wygrać tą licytację. Jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy wszystkich do wspierania w Ośpu. My również przyłączamy się do podziękowań i cieszymy się z faktu, że ludzi chętnie wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie brakuje.